Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Swierawski, to jest program Druga Połowa. W studiu gościmy Izabelę Kruk, rzecznik Legii Warszawa. Dzień dobry. I Maję Strzelczyk, dziennikarkę Kanal Plus. Dzień dobry. Drogie panie, zaczniemy troszkę od wątku kadrowego, bo jednak nasi zawodnicy grający za granicą nie dają nam o tym temacie zapomnieć, a mianowicie dlatego, że bardzo dobrze po prostu grają w swoich zespołach. 5-6 zawodników z podstawowego składu reprezentacji Polski w swoich klubach w ten weekend z golem albo asystą, albo z bardzo dobrym występem. I chyba kibicowi nasuwa się od razu automatycznie pytanie, dlaczego ci piłkarze nie potrafią tak grać w reprezentacji. To jak to w takim razie wytłumaczyć? Albo ta presja, która narosła po dwóch spotkaniach kadry, podziałała na nich tak motywująco, że po prostu udowodnili swoją wartość na boisku. Kilka bramek takich trochę szczęśliwych, bo czy Krzysiek Piątek, czy Klich też bodajże zdobył bramkę z rzutu karnego. Aczkolwiek rzeczywiście te liczby są imponujące. Teraz moja kolej. Ja nie wiem, czy to presja na nich tak podziałała, bo to są zawodnicy, którzy chyba cały czas dobrze się prezentowali w swoich klubach, także przed tymi meczami naszej reprezentacji. No ale rzeczywiście jest tak, że w tej drużynie narodowej nie funkcjonują jako zespół dobrze i być może jest to kwestią po prostu braku zgrania, może też nie grania na tych swoich nominalnych pozycjach, na tych, na których występują w klubach, jak na przykład w przypadku Zielińskiego. Ja bym się tutaj upatrywała problemu w kontekście tego konkretnego zawodnika, czy też Bereszyńskiego na przykład. Jakoś tak po prostu straciliśmy pomysł na grę w reprezentacji, mam wrażenie, bo tak jak widzimy indywidualnie, każdy z tych zawodników sobie świetnie radzi, no bo to nie na boiskach tak naprawdę i Bundesligi, i Ligi Angielskiej, i w Rosji też przecież Krychowiak świetnie sobie radzi. Też zresztą zanotował doskonały występ teraz, więc nie wiem. Może to być też dobra wróżba tego, co będzie się działo na początku października, czyli przed kolejnym zgrupowaniem. Także miejmy nadzieję, że to będzie tendencja utrzymywać się rosnąco. Tak porządkując, mówiąc konkretnie, Robert Lewandowski z bramką, Kamil Grosicki również, gol z rzutu wolnego. Nawet jeszcze mógł jednego i bardzo ładnego. Chyba jeszcze. Tak, wypracował gola na bodajże 1-1. Mógł nawet drugiego gola z rzutu wolnego strzelić, ale tam piłka uderzyła w słupek. Piątek też chyba miał jakiś. Ja nie wiem, bo ja wtedy wracałam. Piątek nawet dwa gole strzelił, ale jednego nie uznał. Kierowałam sędzia. Akurat, ale tam panowie na iPadzie oglądali mecz, więc tam słyszałam tylko, że już cieszyli się, ale później się okazało, że. Ale ciekawi mnie sytuacja Roberta Lewandowskiego, ponieważ to jest zawodnik, który w tym sezonie ma już 8 goli, w 6 bodajże. Że w występach dla Bayernu Monachium. Robert oddał 3 strzały w ciągu 15 minut w spotkaniu z Lipskiem, czyli więcej niż podczas 180 minut dwóch meczów poprzednich w kadrze. Ja nie wiem, czy tam jest jakieś inne powietrze i naszej karmią. Dlaczego ten zawodnik w Bayernie gra na swoim poziomie i czaruje, a w reprezentacji. Czy to kwestia pomysłu, braku pomysłu na Roberta? Robert Lewandowski troszkę, znaczy nie troszkę, ale też była dyskusja na temat takiej lekkiej krytyki pomysłu selekcjonera na kadrę, ale też nie zapominajmy, że w ubiegłym sezonie po tym jak Bayern odpadał po starciu z Liverpoolem w 1/8 rozgrywać Ligi Mistrzów, też skrytykował swojego szkoleniowca Kowacza za pomysł na grę i że wyszliśmy trochę defensywnie na to spotkanie. Potencjał jest ogromny, bo Robert Lewandowski notuje fenomenalny sezon. W swoim pierwszym sezonie dla Bayernu Monachium zdobył 7 bramek w ogóle w trakcie całej rundy jesiennej, a teraz w 4 meczach ligowych zanotował 7 trafień. Ostatni tak dobry początek sezonu miał chyba w 2015 roku. Ale wtedy był też ten fenomenalny mecz z Wolfsburgiem, kiedy zdobył 5 bramek w 9 minut, więc potencjał na pewno jest ogromny. A który waszym zdaniem z zawodników kadry jest najmniej wykorzystywany, a ma największy potencjał? W tym momencie? Na pewno największe oczekiwania i to, co wydarzyło się w ubiegłym sezonie, były wobec Krzyśka Piątka, który nawet tym swoim gestem po zdobyciu tej bramki, gdzie przykładał wskazujący palec do ust, pokazał, że chciał uciszyć hejterów. Ta presja wydaje mi się, że była wobec niego naprawdę bardzo duża, bo czekał 119 dni na zdobycie bramki, ale tak naprawdę były to 3 mecze ligowe, więc. Tak, ale w sezonie przygotowawczym też tam.
Tak, więc nie był to jakiś straszny regres, kryzys, aczkolwiek rzeczywiście widać, że on sam był świadomy tego, że ta presja i ten hejt wokoło jest ogromny. Właśnie tym swoim gestem to udowodnił. Ale mówimy teraz o reprezentacji, bo tutaj bardziej chodzi o te mecze ligowe, a w reprezentacji on nie jest wykorzystywany, tylko... Ale bo chodzi mi o potencjał. Tak się zastanawiam, bo mówimy o presji, czy nie powinniśmy poddać większej presji selekcjonera jednak po takich właśnie weekendach, jakie ostatnio za nami, prawda? Kiedy zawodnicy, bo to już nie tylko chodzi o gole, Krystian Bielik wybrany zawodnikiem meczu, tak. Mateusz Klich oprócz tego gola z rzutu karnego też był wybrany zawodnikiem meczu, należał do najlepszych zawodników, tak więc widzimy, że ci zawodnicy, którzy w kadrze, tak jak Klich, Zieliński, Lewandowski, przechodzili gdzieś obok, tak. No w swoich klubach brylują, tak więc no moim zdaniem tu raczej w głowach piłkarzy, znaczy, nie obwiniałbym za wszystko zawodników. Może tak. Mało tego, jak już mówisz o tych fenomenalnych występach, to ten pojawiający się temat reaktywacji Sławka Peszki nawet już wskazuje na to, że w tych piłkarzach, którzy już można powiedzieć... Sławek zakończył karierę w kadrze, tak? Dokładnie. Więc już oficjalnie, tak? Dokładnie. Był za to wyśmiewany, ale zakończył. Dokładnie, ale jeżeli mówi się o reaktywacji miał tego zawodnika... karierę, a Wiśle teraz przeżywa drugą młodość, więc może nie skreślajmy jeszcze Sławka do końca. Jeżeli mówi się o reaktywacji piłkarza z kadry, to rzeczywiście coś jest nie tak. Czy może jakaś akcja? Żeby Sławek do kadry wrócił. Na Wirtualnej Polsce, w Sportowych Faktach? A podobno była taka akcja zbiórki pieniędzy kibiców, żeby trener podał się do dymisji. Tak słyszałem, czy to prawda, czy nie, tak? Że kibice byli gotowi zebrać pieniądze na odprawę dla selekcjonera. Taka krążyła plotka w internecie. Pojawiło się coś takiego, ale na ile to było poważne, to... Ciężko mi to ocenić. Kibice są naprawdę kreatywni. Tak, tak. No ale to wiadomo, że szuka się winnych. No tutaj trudno winić kogoś innego poza trenerem, kiedy reprezentacja się prezentuje tak, jak się prezentowała w tych dwóch ostatnich spotkaniach ze Słowenią i z Austrią. Więc, no, ale też pojawiał się na przykład temat Recy. My tutaj, jak, nie wiem, nie pamiętam kiedy to było, ale jakieś 3 tygodnie temu, myślę, rozmawialiśmy o tych powołaniach, mówiłyśmy o Recy, o tym, że taka zaskakująca decyzja trenera o tym powołaniu, a teraz z kolei się to trochę odwróciło, ponieważ Reca na trybunach, ale w swoim klubie zagrał i był chwalony też za występ, więc tutaj znowu trener był krytykowany za to, że na niego nie postawił, więc to zawsze jest tak, że... W momencie, kiedy nie idzie, no to na wszystkich się tą winę zrzuca, a prawda jest taka, że gdyby postawił na przykład na Recę i miał słaby występ, to z kolei krytykowano by go za to, więc... Tak czy siak będzie krytykowany. Tak, to na pewno, ale no, nie ma o czym mówić, no reprezentacja nie przejawia takiego poziomu, jaki powinna, chociaż w tych poprzednich meczach, co prawda nie straciliśmy bramki, też nie przegraliśmy i nikt nie pamiętał o tym już, jak te spotkania wyglądały, bo to nie było najważniejsze, ale też nie były na jakimś super poziomie. Więc to nie jest tak, że notujemy jakiś spadek, jeżeli chodzi o formę, tylko głównie jeśli chodzi o wyniki. Ale sam fakt, że jeszcze cały czas mówimy o reprezentacji, świadczy o tym, że bardzo dawno miała już miejsce taka sytuacja, że selekcjoner przyjął na siebie aż tak ogromną krytykę całego społeczeństwa i tego środowiska piłkarskiego, ale też takich kibiców, którzy zazwyczaj, co by się nie działo, to zawsze będą wspierać serduchem reprezentację Polski, że nawet u nich się pojawiła taka czerwona lampka, pomimo tego, że jesteśmy w bardzo dobrej pozycji wyjściowej, jeśli chodzi o tabelę, ale ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. I nawet jeżeli porównamy sobie te liczby czołowych piłkarzy reprezentacji Polski do tych, które notowali u trenera Nawałki, no to też jest to rozczarowujące, więc są pewne podstawy ku temu, żeby też tak się działo. A waszym zdaniem to jest słuszna krytyka, bo wy takie raczej macie wyważone opinie na temat trenera. Tak zaczepiam, staram się sprowokować tej... Tak funkcjonuje. Też wiem po sobie, jak jest w klubie, że po jednym przegranym meczu czasami trener potrafi być zmieszany z błotem, by po kolejnym na przykład zachwycać się nad formą kolejnych zawodników, czy nad podejściem taktycznym trenera do danego spotkania, więc my czasami tracimy taki zdrowy rozsądek i trzeźwe spojrzenie, ale też na tym polega to piłkarskie show, że muszą być skrajne emocje.
A jak to wygląda od środka? Bo trenerzy Legii zazwyczaj są krytykowani. Jedno to przyjmować krytykę, a jak oni sobie z tym zazwyczaj radzili? Bo to może nam trochę pozwoli wejść w buty trenera Brzęczka. Wiesz co, jeżeli ktoś już zostaje trenerem Legii Warszawa, który jest najbardziej medialnym klubem w Polsce, co jest bezapelacyjne, to są też to bardzo twarde charaktery, które myślę, że już obejmując tę funkcję są przygotowani na to, że ta krytyka będzie ogromna i ta presja otoczenia będzie ogromna. I traktują to po prostu jako element swojej pracy, może pewnego rodzaju wyzwanie, a nie coś, co ich nagle zaskakuje. Czyli z takim na przykład podejście przed konferencją prasową to jest takie bardziej spokojne, wyważone, czy jednak przygotowanie na miazgę ze strony dziennikarzy? Ojejku, miazga to naprawdę bardzo mocne słowo. Nie wiem, co by się miało wydarzyć na przykład w przypadku Legii Warszawa, żebyśmy mogli uznać, że była miazga. Ale raczej trenerzy podchodzą do tego z chłodną głową. Gorzej jest na konferencjach pomeczowych, bo trener jeszcze żyje spotkaniem i czasami rzeczywiście potrzeba kilkunastu minut, żeby te emocje opadły i żeby łatwiej po prostu było zebrać pewne myśli. Jeśli chodzi o konferencje przedmeczowe, to nie pamiętam, żeby się zdarzyło, aby trener wyprowadzić z równowagi. No może trener Pinto był taki troszkę bardzo emocjonalny, ale to już za nami. Tak, zapytam jeszcze, jeżeli chodzi o reprezentację, o pomysł, może wasz, na zbudowanie kadry pod jakiegoś danego zawodnika, bo trener Nawałka od razu wymyślił sobie, że ta reprezentacja jego będzie grała głównie na Roberta Lewandowskiego. Dał Robertowi opaskę kapitańską. Robert odwdzięczył się znakomicie w 40 meczach, 37 goli, fenomenalna forma przez te lata. Tutaj chyba brakuje takiego jednego zawodnika, który byłby liderem tej reprezentacji i byłoby wiadomo, kto ma nią rządzić. Pomimo, można powiedzieć, tych nieudanych występów w kadrze Roberta Lewandowskiego, to biorąc pod uwagę jego skuteczność i jego występy w Bayernie Monachium, nie ma innej opcji, nie ma innego zawodnika, wokół którego można by budować reprezentację Polski. Bezapelacyjnie numer jeden i w ogóle bym nie poddawała wątpliwość tutaj roli Roberta Lewandowskiego. Ale chyba raczej nie jako zawodnik, który cofa się do środka boiska, stara się odebrać piłkę. Tak wyglądały te ostatnie mecze. No, ale nie wiem, czy to były założenia taktyczne i czy to faktycznie były zalecenia trenera, czy po prostu przebieg meczu skłonił Roberta do tego, żeby się po tą piłkę faktycznie wracać. No ja uważam, że on takiej pracy nie powinien wykonywać, no bo do jego zadań należy strzelanie bramek. Czyli chyba warto byłoby do tego modelu wrócić, tak reasumując, właśnie Lewandowskiego jako lidera w kadrze? Bezapelacyjnie. Kurczę, ja się zastanawiam, czy to faktycznie tak jest, że te założenia są skrajnie inne. Że, no, bo też ciężko mi uwierzyć w to, że grali tak, jak trener im kazał. Więc myślę, że pomysł na tą grę jest podobny. No nie wiem po prostu, co tam poszło nie tak, bo na podobnych zawodników się stawia. Teoretycznie ustawienie wygląda podobnie, więc ciężko mi tutaj znaleźć przyczynę tych słabych występów teraz. No bo ten Robert jest cały czas. To nie jest tak, że wybrano nowego lidera w reprezentacji i już się wokół Roberta ta drużyna nie skupia. Więc ja naprawdę, moglibyśmy tak bez końca pewnie o tej reprezentacji mówić i pewnie ją krytykować i krytykować trenera. Natomiast ja nie mam pojęcia, z czego wynikała taka fatalna dyspozycja całej naszej drużyny w tych aczkolwiek moim zdaniem nie ma teraz absolutnie tematu zmiany szkoleniowca. Nie jest to czas, nie jest to moment. Takie rzeczy robi się przed eliminacjami do dużego turnieju albo ewentualnie po turnieju i moim zdaniem do tego czasu w ogóle nie będzie tematu zmiany. No pewnie, ja myślę, że to po prostu tak jest. Jak nie idzie, to wszyscy ludzie wieszają psy teraz na trenerze, a to gdyby z kolei pojawił się taki pomysł faktycznie realny, żeby tego trenera zmienić, to z kolei to byłoby objęte krytyką. Nawet się pojawiły takie głosy, że trener miałby zostać zwolniony w momencie awansu nawet na Euro. Nie wydaje mi się. To raczej trafiłam na coś takiego, ale myślę, że jeżeli się pojawiło w ten weekend, to zwalę to na Ekstraklasę, że na to nie trafiłam. Przed nami też można powiedzieć teraz w tej przerwie październikowej dosyć łatwe spotkanie i też takie spotkania pomagają budować morale zespołu i
zdobycie kilku bramek, tak jak w meczu na przykład z Izraelem, trafienia Roberta Lewandowskiego, myślę, że znowu przekręcą tę sytuację o 180 stopni i tak jakby trochę uspokoją sytuację, no chyba, że będzie inaczej, no to wtedy już rzeczywiście można się zapalić czerwona lampka. Już niedługo się przekonamy. Zostawmy temat kadry, bo tak trochę męczymy go jak ostatnie mecze naszej reprezentacji. Najbliższe spotkanie reprezentacji za 3 tygodnie z Łotwą, dlatego tutaj zakończmy ten temat. A zaczyna się Liga Mistrzów, wtorek, środa, spotkania fazy grupowej, pierwsza kolejka. Jakieś macie takie spotkanie, które już jest w terminarzu zapisane i będziecie oglądały? Już wiecie o tym od miesiąca? Jakiś taki fajny meczek dla was? Ja myślę, że to PSG, Real, to na pewno. Trzeba. Ja nie mam telewizora, ale zorganizuję się tak, żeby zobaczyć to, ten meczek. Z jednej strony tak, ale to ten mecz jest trochę jak kupienie biletu na koncert Coldplay, w którym wie, że nie wystąpi Chris Martin. Bo, no trochę tak, bo dużo tam z jednej strony w PSG wiemy, że nie zobaczymy Neymara, Mbappe, Cavani. Neymar podobno zagra. Ja dzisiaj czytałam, że jednak... A Neymar jest zawieszony. Tak? A ja słyszałam, że wraca właśnie, że będzie mógł zagrać na spotkanie. Pauzuje i tak samo w Realu Madryt. Teraz jeszcze w meczu z Levante wypadł Marcelo. W ogóle ten początek... Marcelo, Modric, tam Isco, w ogóle Asensio, Valverde. A w bramce PSG Keylor Navas, który doskonale zna swoich byłych kolegów z Realu. Ale tak to więc... wiesz, jest taki może jakaś taka wymuszona wisienka na tym torcie, ale jednak... aczkolwiek jest to rzeczywiście interesujące spotkanie, bo ten początek sezonu jest dla Zinedina Zidana totalnym, myślę, rozczarowaniem i on dopiero sam zdaje sobie sprawę, w jak duże kłopoty się wpakował. Rozczarowany nie zrealizowaniem transferu, o którym marzył, czyli mówimy tu o Pogbie. Hazard dopiero wracający do formy, więc to też nie jest, można powiedzieć, kluczowy teraz zawodnik w jego zespole. Więc będzie musiał dużo udowodnić po tym słabym starcie w lidze. No to Liga Mistrzów jest teraz idealnym momentem, żeby zabłysnąć, chociaż rzeczywiście ta amunicja jest bardzo kiepska. A wśród tych wszystkich zespołów w fazie grupowej jest jeden z polskimi wątkami, jeden nawet z bardzo dużym polskim wątkiem, mówię o Dynamie Zagrzeb, Damian Kądzior w tym zespole, liczymy na jego występ, ale jeszcze takie dookoła polskie wątki to trener Renat Bielica i Sandro Kulenowicz, wasz były zawodnik. To też ciekawa historia, jeżeli chodzi o Bielicę i Kulenowicza, bo oni w Polsce nie mieli najlepszej prasy, prawda? Bielica odchodzi trochę w atmosferze skandalu, jako taki nieudacznik, który nie osiągnął sukcesu z Lechem, czyli Mistrzostwa Polski, mimo że był bardzo blisko. I był zwolniony w takim bardzo dziwnym momencie. Bo... Kiedy jeszcze Lech miał szansę na Mistrzostwo Polski, to jest w ogóle absurdalne w tamtym momencie. Absurdalna sytuacja i też myślę, że dużo polskich kibiców, nie chcę się tutaj wypowiadać za kibiców Lecha Poznań, ale być może rzeczywiście pewne osoby docenia się dopiero po pewnym czasie, chociaż pewne osoby nie pasują koniecznie do pewnego rodzaju projektów. Tutaj na przykład możemy nawiązać do Alcacera, który teraz, to jest na przykład ciekawy wątek meczu Borussii z Barceloną, który moim zdaniem i tak mimo wszystko nie pasuje teraz do tej koncepcji Barcelony, ale na przykład jego postawa Borussii Dortmund jest imponująca. I wydaje się, że zawodnik, który został kupiony za 23 miliony euro, bodajże to była totalna wyprzedaż. Więc ja trzymam kciuki za trenera Bielicy i za trenera Kulenowicza, bo jednak jest pewien sentyment. Maja, tak twoim zdaniem nie za bardzo, nie puszczamy zbyt szybko zawodników, trenerów z polskiej ligi, czy nie doceniamy ich, no bo tak najczęściej jak pracują w Polsce, to mamy, załóżmy, taki okres, kiedy są pod kloszem, a później jak nie idzie, to jest ruganie, że tak brzydko powiem. W przypadku trenera Bielicy i Sandro Kulenowicza to się sprawdziło idealnie właśnie. Znaczy, jeżeli chodzi o Sandro Kulenowicza, to myślę, że to był doskonały ruch ze strony Legii. Zarobili na takim młodym zawodniku. Jeżeli chodzi o trenerów, to ja mam takie wrażenie, że akurat w Legii to zawsze tak było. Właśnie mówiło o tym, że przychodzi trener, dostanie szansę, może być spokojny, nikt go nie będzie zwalniał, a później przychodził nowy trener na miejsce tego, który nie miał być zwolniony. I faktycznie w naszej lidze jest taka tendencja, ale są zespoły, które bardzo długo, pomimo nieudanych występów,
stawiały na tych trenerów i takim przykładem jest chociażby Korona Kielce, która teraz już zmieniła trochę front i pozyskała nowego trenera. Już w ostatnim spotkaniu Korona prowadzona przez trenera tymczasowego, przez trenera Grzesika, teraz już w kolejnym spotkaniu nowy trener przejmuje ster, ale wiemy, że poprzedni trener miał bardzo dużo szans na to, żeby jednak zespół zaczął grać lepiej. Jeżeli chodzi o trenera Bielice, to ja miałam wrażenie już od samego początku, że mówicie o tym takim pejoratywnym wydźwięku jego pracy trenerskiej, a ja mam bardziej wrażenie, że pejoratywny wydźwięk dotyczył jego zwolnienia. Czyli że od początku już mówiło się o tym, że to jest błąd, że ani to nie był czas na to, ani nie mieli na lepszego pomysłu na ten zespół. Później przyszedł też trener Nawałka, który też niedługo popracował z Lechem. I teraz jest trener Żuraw, który już wreszcie miał szansę się wykazać, przygotować drużynę do nowego sezonu. No i Lech bardzo dobrze zaczął ten sezon. Ja w ogóle... Tak mi się podobała gra Lecha. Wiem, że tutaj może przy przedstawicielce Legii nie powinnam chwalić Lecha. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo podobała mi się ich gra i nawet miałam taką sytuację, że po meczu chyba Krakowi usiadłam ze znajomymi na chwilę i dosłownie taka godzinka, ale ja wiedziałam, że jest ten mecz, to był chyba mecz Lecha z Rakowem i taka byłam ciekawa, że na telefonie sobie włączałam, żeby ich obejrzeć. Stwierdziłam, że już może faktycznie to jest jakaś pułapka ekstraklasowa, że człowiek jest się w stanie aż tak nakręcić, że ogląda nawet na telefonie, ale bardzo, bardzo mi się podobała ich gra. No teraz ostatnio słabsze występy, zobaczymy jak w piątek z tą Jagiellonią, z którą zresztą, jak wiesz, wam też nie było za łatwo. Tak. Za chwilkę jeszcze o Ekstraklasie porozmawiamy, tutaj troszeczkę o Lidze Mistrzów jeszcze. Jeszcze tak? Przed programem rozmawiałyśmy z Mają, właśnie mówiłam, że uwielbiam ten pierwszy etap Ligi Mistrzów, bo to jest takie uczucie, jakbyś miał świeżo otwartą bombonierkę i wybierał po prostu najlepsze czekoladki, każda z nich ma inny smak. To i prawda. Właśnie takim ciekawym meczem będzie starcie Chelsea z Walencją. Z jednej strony mamy Chelsea, które jest pewnego rodzaju trudnej sytuacji, bo przez zakaz transferowy Frank Lampard musiał sięgnąć po wychowanków i na przykład Tammy Abraham, który jest naprawdę rewelacyjny, 21 lat, wychowanek klubu, dostał swoją szansę, pewnie by jej nigdy nie dostał. I mamy z drugiej części totalnie rozbitą Walencję. Piłkarze tego klubu w ogóle zbojkotowali wszystkie aktywności medialne, za co mogą otrzymać od UEFA karę finansową. W Legii by to nie przeszło. Myślę, że nie. Ze mną myślę, że nie. Ale są trudne sytuacje i to jest pewnego rodzaju trudna sytuacja. Kilku z piłkarzy po zwolnieniu trenera Marcelino dobrowolnie mówi, że dobrowolnie podda się na wystawienie na listę transferową w tym okienku zimowym, więc jest to totalnie rozbita drużyna i jestem właśnie ciekawa tego starcia. Jeżeli chodzi o Polaków w Lidze Mistrzów, tutaj macie jakieś typy, który Polak ze swoim zespołem może zajść najdalej. Mamy 10 naszych przedstawicieli. Chyba tak nasuwa się od razu Juventus, Wojtka Szczęsnego, Bayern Monachium, Roberta Lewandowskiego. Ci dwa. Czy może Napoli z Arkiem Milikiem, z Piotrkiem Zielińskim? Z Milikiem to chyba na razie nie, bo... Czy jest w kadrze na mecz z Liverpoolem? Jeszcze nie wiadomo, czy zagra. Miał ostatnio kontuzję, tak. Ale tak czy inaczej nie jest to zespół, który nawet pomimo świetnych występów czy Zielińskiego, czy Milika, jest wymieniany w gronie faworytów. Jeżeli mówimy o Polakach i drużynach, które są w tej elitarnej naprawdę grupie, to rzeczywiście mamy tu Wojtka Szczęsnego i Juventus, Roberta Lewandowskiego i Bayern. Bardzo ciekawą postacią. Milan słabo. Przepraszam. Proszę. Bardzo ciekawą postacią, jeśli chodzi o Polaków i Ligę Mistrzów, jest Adrian Stanilewicz, którego Jacek Magiera przy Mundialu U20 namówił na to, żeby reprezentował barwy Polski. On dostał szansę w ubiegłym sezonie w meczu bodajże z Larnaką w Lidze Europy i może będzie mu bardzo ciężko debiutować w Lidze Mistrzów, ale rzeczywiście jest to taki interesujący akcent. Chyba jako jedyny Polak nie urodził się w Polsce z tych naszych
prawdziwków. W tej pierwszej kolejce możemy spodziewać się goli chyba przede wszystkim Roberta Lewandowskiego. Jego Bayern gra z Trwenem, z Zvezdą. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jeszcze w momencie, kiedy Robert był w drugim zespole Legii Warszawa, Mirko Poledica oferował go Trwenie za 1000 euro miesięcznie i wtedy właśnie zespół z Serbii odrzucił tą propozycję, a teraz Lewandowski może wyrok tutaj jakiś zrewanżować się za tamte czasy, ale też chyba dosyć zabawna historia, prawda, że Robert był do przejęcia za takie pieniądze, już która to historia w jego karierze, prawda? Która to historia Roberta w karierze, że mógł być gdzieś w jakimś zespole za grosze, a nikt go nie chciał, no to teraz się może zrewanżować. Tak jak z filmami o Robercie Lewandowskim. Zawsze jest jakiś trener, który odkrył jego talent i dzięki niemu... Ja uważam, że to ja w ogóle odkryłam. Pamiętam jeszcze, jak grał w Lechu, był taki młodziutki i tak się nim zachwycałam wtedy. I pewnie ktoś usłyszał, jak się nim zachwycam No tak właśnie mówił Poledica, że jeszcze wtedy nikt o Robercie nie słyszał, ale on już wiedział, że to będzie dobry zawodnik, dlatego zadzwonił do swoich znajomych z Trweny właśnie i go proponował. No to nie to ja. Ale myślę, że jest to jakiś taki fajny akcent, ale myślę, że sam Robert jakoś nie traktuje tego osobiście, jeśli chodzi o to spotkanie. Przechodzimy do ligi, czyli wasz konik. W kilku słowach chciałem omówić hitowe starcie poprzedniej kolejki Jagiellonii z Legią. Więcej tam było chyba kopniaków w różne części ciała niż strzałów na bramkę. Tak. I podsumowywałaś, że było ile kartek? 20... Nie, 29 odgwizdanych fauli, 9 żółtych kartek i jedna czerwona. Ale jak powiedziałeś o hitowym spotkaniu, to nie wiem, czy tego samego H nie powinniśmy wymienić na K. Bo rzeczywiście nie był to pasjonujący mecz. Masażyści mieli dużo pracy po tym spotkaniu pewnie, prawda? Tak. Od fauli właśnie. Tak, tak. Biorąc pod uwagę, że przez 65 minut graliśmy w osłabieniu, to rzeczywiście zgadzam się tutaj z trenerem i zawodnikami, że ten remis trzeba szanować. Zwłaszcza, że te wyjazdy do Białegostoku zawsze były bardzo trudnymi meczami. I zwłaszcza w kontekście pewnego rodzaju maratonu, który nas czeka. I też formy Jagiellonii. Tak, tak, tak. Bo pomiędzy dwoma zgrupowaniami rozgrywamy 6 spotkań, w tym 5 wyjazdowych, więc jest to dużego rodzaju wyzwanie. Ale są pozytywy, ponieważ wczoraj do treningu wrócił już Marko Wesowicz, Nowikowa z Remi, więc sytuacja kadrowa jest, można powiedzieć, optymistyczna. Gracie 4 mecze w ciągu 11 dni. Teraz, w najbliższym czasie, tak, ponieważ gramy zaległe spotkanie z Wisłą Płock i gramy mecz w Pucharze Polski z Puszczą Niepołomice. Jakaś specjalna strategia była na ten trudny okres właśnie? No wiesz, myślę, że ten okres letni, kiedy graliśmy zarówno w lidze, jak i w eliminacjach do pucharów, jest taką pewnego rodzaju próbą generalną tego, co mamy na przykład w tym momencie, jak reagować na pewnego rodzaju braki kadrowe, czy to tempo. Myślę, że ten Rukowicz sobie poradzi. Trochę więcej działo się w meczu Lechii z Lechem. Czy Lechia to będzie zespół, który jest w stanie nawiązać jeszcze walkę o miejsce na podium, albo może coś więcej? Ja myślę, że super sprawą jest fakt, że Lechia wreszcie zaczęła grać równo. Czyli do tej pory mieli główny problem z tym, że tylko jedna połowa była dobra w ich wykonaniu, a teraz rozegrali naprawdę fajne, dobre spotkanie i to z drużyną, którą tak się zachwycałam przed chwilą. Więc tak, ja w ogóle też mam jakiś taki sentyment chyba do Lechii przez te jej osiągnięcia z poprzedniego sezonu i muszę przyznać, że spodziewałam się takiej obniżki formy, że w tych rozgrywkach będzie gorzej. I jestem zaskoczona, bo pomimo braku wielkich transferów, tam przecież żadne wielkie nazwiska się nie pojawiły, oczywiście były wielkie powroty, ale nic spektakularnego, to Lechia naprawdę sobie radzi i myślę, że dopiero osiągają tą optymalną formę i są jeszcze w stanie namieszać, zwłaszcza, że jak już trener chwali zawodników za grę, jak już jest zadowolony z ich postawy, to myślę, że to jest bardzo optymistyczne.
bo tak raczej trener Szczekowiec bardzo powściągliwie zawsze się wypowiada o tym, że jest jeszcze dużo pracy, że trzeba jeszcze poprawić to czy tamto, a teraz już był zadowolony. Jeszcze ta reaktywacja formy Sławka Peszki. To jest zawodnik, który został... Brożek niemalże, tak jest. To jest zawodnik, który został odsunięty od zespołu w poprzednim roku, ale trener Szczekowiec go jednak przygarnął do drużyny, no i gdyby nie Sławek, to chyba by nie było tego zwycięstwa. No ale to też świadczy o profesjonalizmie trenera Stokowca, że pomimo, że wcześniej się mówiło o tym, że jakieś takie względy, może nie prywatne, no ale... pozabojskowe. Tak, miały wpływ. Tak teraz widzieliśmy, że to zostało odsunięte na bok. Sławek w momencie, kiedy pewnie zdaniem trenera wygrywał rywalizację na treningach, zaczął dostawać szansę, no i teraz zaczął ją wykorzystywać. I mnie to w ogóle bawi, bo znaczy, oczywiście w pozytywnym sensie, bo to, co też zaczął wyprawiać ten Brożek, który no, w zasadzie dobija do wieku swojego trenera. I teraz jeszcze ten Sławek Peszko, że ci nasi byli reprezentanci zaczynają w ogóle podbijać boiska ekstraklasowe. Druga młodość. Tak, a wydawałoby się, właśnie się śmiałam ostatnio rozmawiając z trenerem Wisły, że jeszcze Stolarczykiem, czy się nie boi, że zaraz jakiś zagraniczny klub mu podkupi tego obiecującego, przeżywającego drugą młodość Brożka, bo naprawdę no, to się rozstrzelał chłopak, a w zasadzie pan, to jest nieprawdopodobne. Jeżeli Sławek faktycznie się wzoruje na Pawle, to myślę, że też może zostać jeszcze królem strzelców swojej drużynie, jak tak dalej pójdzie. Tak, podobnie właśnie Sławek zażartował, że jeszcze trochę się pokaże i pewnie jedzie na zachód. Tak. Ale musimy mieć na uwadze, że Sławek grał mecz przeciwko Lechowi Poznań, czyli swojej byłej drużynie, i też wtedy... Wiem to z własnego doświadczenia, że ta motywacja jest rzeczywiście podwójna, bo kiedy Legia gra przeciwko swoim byłym zawodnikom, czy nawet piłkarzom, którzy są na wypożyczeniu, od pewnego czasu już te konfrontacje zabezpiecza odpowiednia klauzula, ale rzeczywiście wtedy ta motywacja jest podwójna. Jest i coś nawet w tym, że jak wracają jeżeli, na stare śmieci. Jeżeli to... piłkarz gra fatalnie cały sezon, to ten mecz przeciwko Legii jest takim, w którym on po prostu błyszczy i jest... To bójcie się teraz wyjazdu do Płocka, bo tam przecież Dominik Furman, Jakub Rzeźniczak. Mateusz Szwoch. No i 5 bramek straconych z Zagłębiem, więc nie wiem, czy tak się mogą bać tego Płocka. Ale myślę, że też w naszych piłkarzach drzemie teraz taka piłkarska złość, bo ten ostatni mecz z Wisłą Płock, który ja pamiętam przy Łazienkowskiej, gdzie przegraliśmy 1-4, to jeszcze za kadencji trenera Sapinto, no, była to bardzo gorzka pigułka, którą trzeba było przełknąć, zwłaszcza, że taki wynik nie zdarzył się od tam bodajże kilkudziesięciu lat, więc to będzie idealna sytuacja na rewanż, więc myślę, że motywacja piłkarzy Wisły to jedno, ale że nasza motywacja jednak będzie dominująca. No i po tylu straconych golach to myślę, że też Wisła będzie chciała troszeczkę poprawić swój wizerunek. I to, za co można chwalić na pewno trenera Wukowicza, to właśnie to, jak poukładał defensywę. To była rzecz, którą mu zarzucano w końcówce ubiegłego sezonu, a ten sezon pokazuje, że funkcjonowanie tej defensywy jest naprawdę wzorowe, ta liczba straconych bramek jest naprawdę minimalna. Nawet właśnie ten mecz z Jagiellonią to pokazał, bo Jagiellonia jednak, jak wiemy, jest takim charakterystycznie ofensywnie grającym zespołem. Odetnę. Jest woda. Więc myślę, że nie ma możliwości, żeby powtórzyć ten trochę kompromitujący wynik z ubiegłego roku. Rozmawialiśmy o zawodnikach, którzy przeżywają drugą, trzecią młodość, a zastanawiam się, którą młodość może przeżyć Arkadiusz Malarz, który podpisał kontrakt z ŁKS-em. Czwartą młodość? Piątą młodość? A mówiło młodość? Się o jego transferze właśnie do Wisły Płock, z tego co pamiętam, jeszcze przed startem. Tak, tam miał odejść Thomas Dene, tak, niemiecki tak, bramkarz. Tak. No, w tym ostatnim ligowym spotkaniu nie bronił jeszcze Arek, no ale ja trzymam za niego kciuki mocno. Myślę, że Iza też na pewno. Arek jest fenomenalną postacią i też nawet obserwując jego media społecznościowe, czy utrzymując kontakt, bo jednak jest to naprawdę zawodnik, który trochę czasu w Legii spędził, więc nie mogę powiedzieć, że nie rozmawialiśmy ze sobą od czasu, kiedy odszedł z Legii. Było widać, że on codziennie trenuje, codziennie pracuje i jak już dostanie tę szansę, to ją w pełni wykorzysta, więc myślę, że on jest w pełni gotowy, w pełni przygotowany. Nie będzie tak, że zawodnik po dłuższej przerwie, kiedy nie występował w klubie, będzie musiał czekać na aklimatyzację, tylko
tylko że Arek jest już po prostu gotowy do gry. Pomimo swojego wieku on nie chciał rzucić jeszcze rękawic, chciał cały czas bronić. I też myślę, że zależało mu na tym, żeby być pierwszym bramkarzem, że on nie akceptuje roli rezerwowego zawodnika. I jest to dla niego bardzo dobre rozwiązanie, bo jeśli mówimy o UKS-ie, to rzeczywiście jest tam bardzo dużo młodych zawodników i też potrzebny będzie taki lider z ogromnym doświadczeniem, który znalazł się w najlepszej jedenastce kolejki Ligi Mistrzów. Więc myślę, że mogą tylko na tym zyskać i Arek, i ta łódzka młodzież. I co jeszcze warto powiedzieć o Arku, że on ma niesamowity kontakt właśnie z taką młodą ekipą, także dobrze, że ten mecz ma chyba już jest za nami z UKS-em. Ja myślę, że on już udowodnił tą swoją drugą młodość rok temu nawet, jak odbierał statuetkę, że ma zadatki na takiego polskiego Buffona, więc on już chyba nie musi więcej pokazywać, że nieważny, że wiek nie gra, bo Arek już przecież też miał taki w sumie powrót wielki i znowu też tak o nim usłyszeliśmy, świetne występy w Legii. I to może jak Buffon, czyli sezon w UKS-ie teraz i powrót do Legii, czy nie? Chyba to słuchaj, ja jestem zdania, że nigdy nie mów nigdy, ale Arek chyba podpisał kontrakt na 2 lata, więc no nie wiem. Taki żart. Nie, ale to prawda, że Arek nie tylko ma kocie ruchy w bramce, ale też jak kot ma wiele żyć. I tak jak wtedy wrócił do Polski i kiedy przechodził do Legii, to wszyscy zarzucali mu, że to ze względu na znajomość z naszym ówczesnym dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem, a jednak udowodnił, że naprawdę... Że był najlepszy w tamtym sezonie. Tak. Więc Arkowi można życzyć tylko dobrze. Drogie panie, będziemy kończyć. Bardzo wam dziękuję jak za to? Udział w programie. Już? Szybko minęło. Izabela Kruk, rzecznik Legii Warszawa. Dziękuję. Maja Strzelczyk, dziennikarka Dziękuję Kanal bardzo. Plus. I Mateusz Skwirawski. Na kolejny program Druga Połowa zapraszam już za tydzień we wtorek.